Jedni z góry mówią, że nie mają czasu, inni z kolei pytają, ile go potrzeba. I na pytanie tej drugiej grupy osób odpowiem sobie w dzisiejszym odcinku. Czyli ile czasu potrzeba na prowadzenie firmowego kanału na YouTubie? Oczywiście jest to zależne od wielu czynników i możemy zacząć wymieniać. Format filmu, poziom całej produkcji, czy doświadczenie twórcy, czy też całego zespołu, który przy tym uczestniczy. Ale postaram się to umieścić dla Ciebie w jakichś ramach czasowych i przybliżyć Ci, jak to moim zdaniem optymalnie powinno wyglądać na firmowym kanale. No bo koniec końców, jeżeli chodzi o biznes, to cyfry muszą się zgadzać. Więc żeby zbytnio nie przegiąć wajchy, trzeba coś ustalić. W końcu jakby nie było, musisz to wrzucić w koszt. Ale spokojnie, nie będziemy tu tworzyć produkcji rodem z Hollywood, więc nie powinieneś spaść z krzesła. I na początku ustalmy fakty, czy YouTube jest w stanie pomóc Twojej firmie. Mogę zaryzykować stwierdzeniem, że praktycznie w każdym przypadku tak. Być kwestia też postawionych przed nim celów, no i terminów realizacji. Kolejna sprawa to fakt, że na początku przygody z YouTube'em, tak jak zresztą z każdą rzeczą, wszelkie elementy, które będziesz realizować, będą zajmować Tobie więcej czasu. A w miarę nabywania wprawy, stworzenia dobrego systemu pracy i liczenia się na błędach, ten czas znacząco się zredukuje. Dlatego nie będę mówić o czasie wykonywanych poszczególnych etapów w miejscu, kiedy zaczynasz, tylko tym docelowym. Tutaj bardzo ważna kwestia, biorę pod lupę tylko te czynności, które są powtarzane cyklicznie. Czyli odsuwam na ten moment tak strategiczne rzeczy, jak stworzenie całego planu rozwoju dla swojego kanału, to zupełnie inny temat, który poruszymy niebawem, więc koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby tego nie pominąć. Skompletujmy sobie dane źródła na początku. Misja, nagranie filmu długości około 10 minut w formacie tak zwanej gadającej głowy. Nagrywanie telefonem lub aparatem z podstawowym sprzętem, albo i bez. Scenariusz. Chodzi o etap, kiedy zrobiłeś już research i masz tematy na odcinki. Teraz musisz ustalić, co powiedzieć. Albo stosując główne punkty i krótkie rozwinięcia, albo pisząc w 100% skrypt. Musisz wziąć pod uwagę kluczowe elementy scenariusza, o których mówiłem w jednym z poprzednich nagrań. Czasami potrzebny jest dodatkowy research, żeby uzupełnić scenariusz dodatkowymi liczbami czy ciekawostkami. Zastanów się, co będzie istotne z punktu widzenia oglądającego, co da mu największą wartość. Mało jest osób, które mogą nagrywać od razu, bazując tylko na kilku wymyślonych punktach do scenariusza. Więc czasowo, w zależności od preferowanej metody pisania scenariusza, szacuję tu czas od 30 minut, w tym ekstremalnym przypadku, kiedy w zasadzie dopracowujesz główne punkty, które chcesz powiedzieć i dbasz o początek oraz zakończenie filmu. Do nawet 6 godzin, kiedy materiał wymaga od Ciebie dodatkowego researchu, piszesz skrypt w 100%, na końcu czytasz go na głos i wprowadzasz poprawki. Osobiście zamykam ten etap w około 2 godzinach. Ustawienie kadru. Odpowiednie światło, ustawienie scenerii, wykadrowanie i sprawdzenie wszystkiego na testowym nagraniu potrafi zająć spokojnie około 30 minut. Czas skraca się znacząco, jeżeli masz kogoś do pomocy, kto jest w stanie usiąść w kadrze, kiedy Ty wszystko ustawisz. Pytanie też, czy wideo jest kręcone w jednym kadrze, czy może kilku. Bo przenoszenie się do kolejnego kadru to oczywiście rozpoczęcie zabawy od początku. Niemniej jednak, zakładając, że nagrywasz wszystko w jednym kadrze, to te pół godzinki trzeba by tutaj policzyć spokojnie. Pro tip. Dobra wiadomość jest taka, że jak już ustawiłeś ten kadr, no to dobrze by było nagrać więcej niż jedno wideo, nie sądzisz? Jeżeli chodzi o proces kadrowania na naszym kanale, no to tak jak widzisz, lubimy się szwendać po naszym biurze, szukać nowych, ciekawych ujęć i kadrów, żeby cieszyć Twoje oko. Dlatego też sądzę, że należy się duży like pod tym nagraniem. Czasami na te podróże pomiędzy zazwyczaj 4 różnymi kadrami poświęcamy około 40 minut. Ale jak już ustawiamy, no to na jednym filmie się nie kończy. Nagrywanie. To jest etap, w którym zaraz obok pisania scenariusza i montażu najszybciej widać postępy i najbardziej skraca się czas wykonywania tych czynności. Pierwsze nagranie dla większości to masa poprawek, przejęzyczeń i pomyłek. Jednak docelowo, serio, 10-minutowe wideo można nagrać w 10 minut. Ja wyrabiam się w około 15, bo zawsze znajdą się jakieś powtórki. Ale z początku nie zdziw się, jeżeli będziesz siedzieć przy nagraniu jednego odcinka nawet godzinę. Montaż. Tu dużo zależy od Twoich umiejętności i doświadczenia. Serio, jest tyle zmiennych na tym etapie, od faktu na przykład w jakim programie montujemy i jakie efekty mamy opanowane, po to czy korzystamy w ogóle ze skrótów klawiszowych, a na samym sprzęcie komputerowym do montowania kończąc. W ogóle nie wspominam o korekcie dźwięku, kolorów, efektach dźwiękowych, przejściach, napisach czy animacjach. Dobra, poczekaj, nie chciałem Cię przestraszyć. Chcę tylko dać Ci obraz tego, że ten temat może być naprawdę rozległy. Ale weźmy tu pod uwagę 3 warianty. Pierwszym wycinamy zbędne elementy z nagrania, nie ruszamy dźwięku ani kolorów i może dodamy w tle jakąś muzyczkę. Nazwałbym ten wariant mocno surowym, ale maksymalnie godziny do ogarnięcia. Drugi to skupienie się na fundamentach, czyli poprawiamy dźwięk i kolory, dokładamy muzykę, ale bez szaleństw z efektami, wklejamy parę przebitek i co jakiś czas przybliżamy i oddalamy kadr. Aha, no i żeby w ogóle znaleźć te przebitki, tak zwane stoki, to też trzeba trochę czasu poświęcić na research, na pobranie ich i dopiero umieszczenie w filmie. A takie stoki też swoje potrafią ważyć. Szacuję, że ten etap to około 4 godzin. No i trzecia wersja, w sumie powiedziałbym, że taką stosujemy właśnie na tym kanale, czyli dokładamy jeszcze dodatkowo animacje, napisy, efekty dźwiękowe, ciekawe przejścia. No ile to zajmuje, Krzychu, czasu?
10 godzin? Potwierdzam. Przesłuchanie i poprawki. Jeśli montujesz film samodzielnie, albo już na etapie montażu masz do niego wgląd i go sprawdzasz, no to sprawa jest bardzo prosta. Bo po tak zwanym renderze całego materiału masz gotowy plik, na który musisz tylko rzucić okiem, czy coś się przypadkowo tam w renderze nie wysypało. Bo czasami tak bywa, no i powiedziałbym, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Taki chleb powszedni dla montażystów. W każdym razie w takim wariancie to tylko przejrzenie materiału, więc 10 minut i po sprawie. W wariancie, kiedy otrzymujesz plik od montażysty do sprawdzenia i nałożenia ewentualnych poprawek, to sprawa zależy od ilości tych poprawek. Dlatego przy przeglądaniu materiału zapisuj dokładnie sygnatury czasowe, które później przekażesz montażyście wraz ze wskazówkami do poprawek. U nas, jeżeli się zdarzają, to jest już raczej kosmetyka. W każdym razie zakładam, że przy większej ilości poprawek ten etap może się rozciągnąć nawet do godziny. A to z kolei wiąże się z kolejnym renderem. Publikacja. Nadszedł czas na pokazanie się światu. Jeśli jeszcze na tym etapie nie masz stworzonej miniaturki do swojego filmu, to nic się nie stało. Ale jest masa dużych twórców mówiących o tym, że miniaturka, a przynajmniej pomysł na nią, powinieneś mieć jeszcze przed rozpoczęciem pisania scenariusza. I być może uważasz to za zbyt radykalne podejście, ale zastanów się. Na co ci ten scenariusz, to nagranie i ten świetny montaż, jeżeli na końcu i tak nigdy tego nie obejrzy, bo miniaturka będzie do dupy. Właśnie dlatego na przemyślenie i stworzenie miniaturki, w którą aż się będzie chciało kliknąć, poświęć nawet godzinę. Następnie wprowadzenie przy publikacji tak zwanych metadanych to około 30 minut, jeśli zadbasz o wszystkie elementy. Oczywiście w skrajnym przypadku miniaturkę zrobisz 15 minut, a film opublikujesz od tak po prostu bez totalnie żadnych danych. Ale czy to da efekty? Widzisz przed sobą teraz tabelkę, na podstawie której masz podsumowanie wcześniej wymienionych zakresów czasowych. U ciebie może to wyglądać inaczej, tym bardziej jeśli niektórych umiejętności potrzebnych do tego wszystkiego dopiero się uczysz. A jeżeli nie chcesz tracić czasu na naukę, to pamiętaj, że możemy ci w tym pomóc. Dobra, wiesz, ile czasu zajmuje prowadzenie firmowego kanału YouTube na poszczególnych etapach, ale być może nie wiesz jeszcze, w jakich ramach finansowych to wszystko umieścić. Dlatego też nagram o tym kolejny odcinek, który pojawi się tutaj, także wystarczy w niego kliknąć.